Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej dobrej bitwie. Dzisiejsza bitwa zatytułowana jest Pokaż co potrafisz, ponieważ no, kolega Faja zrobił mi naprawdę dużą przyjemność i postanowił tą powtórkę umieścić na swoim kanale w serii Pokaż co potrafisz. Także oczywiście ja Wam linka do tej powtórki dam i bardzo zachęcam, żebyście tam sobie zajrzeli, ponieważ nieco o tym czołgu będę mówił odnośnie jego zalet i tego, jak mi się nim gra. Oczywiście tutaj też to troszkę usłyszycie, ale bardzo, bardzo zachęcam, bo wiadomo, że takie bitwy z wspólnym komentarzem są zawsze bardzo cenne i zawsze taki rozmówca może nieco bardziej się otworzyć i coś tam powiedzieć. Także oczywiście zachęcam. A teraz o bitwie. M7 jest to czołg amerykański MET 5 poziomu. Na pewno mogliście go widzieć u Pawlusa w starych filmach. Pawlus, powiedzmy, bardzo, bardzo go chwalił. Ja go kupiłem teraz, niedawno, to jest chyba trzecia bitwa, po to, żeby wbić masterkę, oczywiście, także kolejne wyzwanie, kolejna masterka do wbicia. I powiem szczerze, no jestem zszokowany, jak ta maszyna jest fajna i muszę ją Wam po prostu polecić, bardzo. Mamy tutaj na penetracji, na pocisku podstawowym penetracji 105, to jest plujka, która ładuje poniżej 2 sekund. Mamy rewelacyjny view range, jak widzicie, mogę sobie właśnie świecić bez problemu tory. Średnie obrażenia 75, ale spammer, no po prostu głowa mała. To jest mniej więcej jak Alecto na swoich tierach. Niesamowicie dużo frajdy sprawia mi granie tą M7. Czołg rzadko spotykany na randomach, trzeba to zmienić, trzeba tej fałce dać nieco dobyć ciepłych słów, żeby więcej osób nią grało, bo naprawdę warta maszyna uwagi praktycznie wszystkich czołgistów. Zobaczcie, co się dzieje. Ja spotuję naprawdę daleki obszar. Sam sobie świecę czołgi, sam je sobie świecę. Mamy świetne kamo, świetną mobilność. Oczywiście pomysł na bitwę to jest górka, a jeszcze przy takiej konfiguracji, jeśli naprawdę możemy poświecić sobie sami, to tego expa będzie tutaj wpływało bardzo dużo. Zobaczcie, te 3, 4, 8, 5, za chwilę tutaj na górce coś się tam jeszcze pojawi, także będzie w co strzelać, ale na razie pozycja, no w tym momencie chyba najlepsza, ponieważ mam bicie na wszystko de facto. Ogólnie ta mapa i ta pozycja jest bardzo, bardzo mocna dla praktycznie wszystkich maszyn. Mamy bicie na kapa, na górkę, na stąd nawet na tory. No i dobra, te 3, 4, 8, 5, 152 metry, spamujemy mu mniej więcej po dolnej płycie co niecałe 2 sekundy. On mnie nie widzi, nie zaświeci ze względu na wyśmienite, wyborne kamo. Możemy sobie zbijać kapa. No i ekspleci, mamy przeładowania co 2 sekundy, także możemy rozwalać domki w razie potrzeby. Naprawdę maszyna, nawet nie wiem, czy je sobie po prostu nie zostawię na stałe, bo sprawia mi ogromną frajdę. To jest chyba była trzecia bitwa, a mam na nim dwie masterki. Chyba w drugiej bitwie wpadła masterka i w trzeciej bitwie wpadła masterka. Chciałem Wam pokazać tą poprzednią masterkę, ale no, ta okazała się pod względem expa wyjątkowa. Jest to no, jeden z moich topowych wyników. Nie najlepszy, ale na pewno gdzieś tam w pierwszej dwudziestce w mojej karierze WOTA taki wynik może gdzieś tam się znajdować. Mamy 1000 obrażeń, podjeżdża KW1 90 metrów, zaledwie 90 metrów, ja jestem bez spota. Dopiero teraz coś tam czasem potrafi ten pancerz dingnąć. On jest taki dosyć opływowy, także bardzo przyjemny do robienia niespodzianek wrogom. Churchill nie widzi, ja go sobie świecę, klepiemy. No, drużyny, nie oszukując, są słabe. Jedna i druga drużyna jest po prostu słaba i wiadomo, że na tych tierach no, łatwiej się klepie takie cele, które tak jak ten wyjeżdżają prosto pod lufę. Peny nie ma dużo, ale przy takim losowaniu naprawdę wystarcza, także ja tutaj chyba złotych pestek używać nie będę, a jeśli byłaby taka konieczność, to mamy na APC-erze 170 przebicia, także to jest naprawdę ogrom. Mam tylko nadzieję, że nie znajdą się jacyś statpaderzy, którzy załadują full goldem
będą spamowali tym złotem na randomach, nabijali WN-y i cieszyli się, że są takimi skillsordami. Strasznie tego nie lubię. Jeśli już grać finezyjnie, no to skillem, a nie złotem. Niekoniecznie trzeba walić we wszystko od przodu ze złota, tylko czasem warto zrobić jakiś manewr, pomyśleć, wykorzystać atuty danego czołgu. Jak wiecie, ja takie bitwy cenię, taką grę cenię, no i również staram się tak grać. Jeśli nie ma potrzeby, to staram się przede wszystkim myśleć, a dopiero w dalszej kolejności używać złota, jeśli moje myślenie nie wystarcza. Mamy teraz fałkę 230 metrów bez spota, no i spokojne skończenie. No i zobaczcie, jakie genialne ma to camo, praktycznie camo lightam. Mały kaliber, dzięki temu prawdopodobnie po strzale nie tracimy tak dużo camo jak przy innych czołgach. Obrażenia niby małe, ale przy takiej szybkostrzelności, no to można szybko poklepać. Zobaczcie teraz, co się dzieje z domkami. Ja po prostu sobie rozwalam te domki co 2 sekundy, mając dostęp do Hellcata. Jeśli miałbym przeładowania z 10 sekund, to nikt bym się na to nie zdecydował. A tak można sobie rozwalić właśnie czołg, który nam zawadzał. Działo nie stygnie. Około 700 widocznych obrażeń. To jest 5 tier, także wynik już jest całkiem przyzwoity, a może być tylko lepszy. Teraz zajechany RL boczkiem. No, tak jak mówię, zawodnicy to nie jest na pewno najwyższa liga światowa. Powiedziałbym, że raczej najniższa, ale no jak wiecie, ja nie gram na tych tierach, żeby sobie poprawiać statystyki, tylko po to, żeby wbijać odznaki mistrzowskie. A jeśli trafiam taką drużynę, no to trudno, tak? Muszę to wykorzystywać. Zresztą od tego są takie losowania, żeby czasem coś w nich konkretnego ugrać. Mamy 2000 widocznych obrażeń i już specjalistę, także nie jest źle. Jak pancer był na torach, zasięg widzenia, kolejny atut tego czołgu, zasięg widzenia. Jak widzicie, z górki bez problemu świecę, sam się nie świecę. Trzeba zjechać, trzeba poklepać sobie trochę tych obrażeń. Jedną z niewielu wad tego czołgu jest celność działa w ruchu. Naprawdę duży rozrzut, ale też nie powiedziałem, że ta załoga pochodzi z Patona 10 tieru, przerzucona właśnie po to, żeby powbijać M-ki na czołgach, na których jeszcze nie mam. Także załoga około 4 perki, ale na 90% szkolona za srebro, także też jeszcze można tutaj ulepszyć i camo, i szybkostrzelność, i mobilność, a już jest bardzo, bardzo dobrze. Marderek bez skupiania, no niestety działo nie chce współpracować, ale za to czas skupiania i przeładowanie jest naprawdę tak szybkie, że nie ma najmniejszego problemu. Jeśli nie trafimy, za chwilę możemy ponowić, a w tym czasie celownik i tak się skupi. Teraz proszę drużynę, żeby nie kapowała. Była generalnie w tej bitwie realna szansa na pula. Gdybym tego jak pancera dobił, to byłaby oczywiście szansa. Teraz mam tutaj szansę doklepać sobie Jacksona. Jackson jest, zobaczcie, on ma full HP, a nasze czołgi są do bicia, także nie jest to wykluczone, że on by tutaj mógł ich jeszcze ostro poklepać, dlatego pomagam drużynę. Postaramy się zakręcić karuzelę. Czołg jest bardzo mobilny, mimo że nie wygląda. Wygląda trochę na klocka, ale tak nie jest. Można kręcić karuzelę. Prędkość około 60 na godzinę plus mobilność, jak widzicie. Taki czołg jak Jackson dało się spokojnie wypompować do zera. No i mamy już na liczniku prawie 3000 obrażeń widocznych i 8 fragów. Oczywiście masterka gwarantowana. Pytanie tylko, z jakim to wpadnie expem. Jeszcze był sztuk, także jeśli udałoby się tego jak pancera tam doklepać i mieć tego 9 fraga, no to wówczas byłaby realna szansa wyklepać tego sztuga i zrobić pula. No, to już wiadomo, że się nie uda. No i generalnie nasza drużyna, no zobaczcie, kto został w tej bitwie. Oni nie wiem, ile mają, oni wspólnie mają WN-a, no tyle, że to nawet nie jest jeden przyzwoity zawodnik, także we czterech. Także ciężko mówić, że to jest nasza topka. Ta drużyna praktycznie w tej bitwie nie grała. Dzięki temu ja mogłem sobie zrobić wyśmienity wynik. Jest to w tym momencie najlepszy wynik obrażeń w tym patchu. Także jest na pewno powód do dumy. Gdzieś tam w okolicach dziesiątki chyba we wszystkich patchach, także też nie najgorzej. No i w expie również gdzieś tam w okolicach dziesiątki we wszystkich patchach. Także maszyna mocno niedoceniana, ale
Serdecznie Wam polecam. Niestety nasi skapowali, także sztuga już sobie nie doklepie. Koniec bitwy, obejrzyjmy sobie screeny. Za tą bardzo dobrą bitwę wpadła odznaka mistrzowska, druga, medal Radleya, to cieszy, duży kaliber oraz specjalistę. No i expa, zobaczcie, 1820 czystego expa, piątym tierem, to jest wynik bardzo, bardzo dobry. Ponad 3000 obrażeń na piątce, również uważam, że jak na działko strzelające po 75, wynik godny uznania. Dystans prawie 4 km, także też można pojeździć tym czołgiem, mimo że trochę stałem. 1000 jeszcze z asysty, no i ten eks był głównie przez to, że te czołgi sobie sam wszystkie świeciłem. Maszyna rewelacyjna, polecam. Turok, że tak powiem, jak w reklamie i tyle. Także serdeczne dzięki za obejrzenie. Przypominam, u fajki ta sama bitwa, ale jakby z innym komentarzem. Zachęcam, może są osoby, które faj nie znają, mogą oczywiście tam zostać na dłużej, ale chociaż myślę, że faj znają wszyscy. I tyle. Także dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh.